Witajcie! Ostatnio w filmie na temat mojego minigrawera CNC wspomniałem Wam o jego sklepowym odpowiedniku. Dzięki współpracy z firmą GearBest mam możliwość go dla Was przetestować. Aktualnie jego cena wynosi 285 zł, ale z kodem zniżkowym widocznym na ekranie spada do około 200 zł plus koszt przesyłki. Ale uwaga, kod zadziała jedynie 5 razy, więc lepiej nie zwlekajcie za długo, jeśli chcecie skorzystać z promocji. Link do niego macie oczywiście w opisie. Urządzenie przyszło do mnie w dużej paczce, w której znalazłem kolejną paczkę, zabezpieczoną dużą ilością folii bąbelkowej. Wewnątrz właściwego pudełka znajdziemy oczywiście nasze urządzenie zabezpieczone pianką oraz pudełko z akcesoriami. Maszyna przychodzi zmontowana i gotowa do pracy, co pewnie spodoba się osobom, które nie lubią składać takich rzeczy samemu. Całość jest naprawdę dobrze zabezpieczona, więc nie musimy się martwić o uszkodzenie przesyłki. Po zdjęciu folii ochronnej możemy już zobaczyć sprzęt w pełnej okazałości. Obie głowice zabezpieczone są taśmą oraz kawałkami pianki, aby nie przesuwały się podczas transportu. Po ich usunięciu urządzenie jest już praktycznie gotowe do działania. Na stoliku znajdował się kartonik z wygrawerowanym obrazkiem, oznaczającym, że maszyna przeszła testy kontrolne. Muszę Wam powiedzieć, że jego jakość zrobiła na mnie spore wrażenie, zresztą zobaczcie sami. Obudowa urządzenia wykonana jest z czarnych akrylowych płyt, poskręcanych ze sobą dużą ilością śrubek. Dookoła, jak również u góry, znajdują się spore otwory, dzięki którym konstrukcja jest przewiewna, a dostęp do stolika, jak i lasera, nie jest w żaden sposób utrudniony. U góry znajduje się wentylator chłodzący laser oraz czerwony, wielofunkcyjny przycisk, o którym opowiem później. Z prawej strony urządzenia umieszczony jest port zasilania oraz USB do komunikacji z komputerem, a z przodu znajduje się żółta płytka z nazwą marki, która nadaje całości ciekawy wygląd. Z tyłu mamy jeszcze niewielki panel kontrolny, o którym także powiem później. Całość prezentuje się naprawdę fajnie, o ile oczywiście lubicie taki design. Konstrukcja jest solidna, a w środku nic się nie obija. Niestety mój egzemplarz minimalnie się buja, ale taką usterkę można przecież łatwo poprawić. Dużym minusem jest także to, że niektóre z akrylowych części miały na sobie sporo smug. Możliwe, że to tylko mój egzemplarz, w każdym razie nie jest to problem, bo łatwo można to wyczyścić. Urządzenie posiada 1-watowy, niebieski laser i oferuje obszar roboczy o wielkości 38x38 mm. W pudełku z akcesoriami znajdziemy dwa przewody USB, jeden do zasilania urządzenia, a drugi do komunikacji z komputerem, okulary ochronne, czarny pisak ułatwiający grawerowanie na np. przeźroczystych materiałach, zestaw drewnianych płytek oraz tekturek do testowania urządzenia, kawałek lepkiego silikonu ułatwiający zamocowanie obrabianych przedmiotów, płytę z oprogramowaniem, klucz imbusowy oraz instrukcje obsługi, m.in. w języku angielskim. Warto tutaj zaznaczyć, że pisak oraz silikonowe mocowanie nie znajduje się na liście przedmiotów dołączonych do urządzenia. Z tego co wyczytałem, przedmioty te pakowane są losowo do niektórych paczek. Wróćmy do naszego urządzenia. Aby je uruchomić, musimy oczywiście podłączyć oba przewody. Ten odpowiedzialny za komunikację podpinamy oczywiście do portu USB w komputerze, a ten od zasilania możemy podłączyć np. do ładowarki od telefonu. Teoretycznie podłączenie go do kolejnego portu także załatwi sprawę, ale instrukcja zaleca użycie do tego ładowarki. Należy pamiętać, aby najpierw podłączyć przewód zasilający, a dopiero potem ten komunikacyjny. Jeżeli zrobicie to odwrotnie, to urządzenie nie wykona wstępnej kalibracji. Następnie należy zainstalować oprogramowanie. Nie będę korzystał z tego dołączonego na płycie, ponieważ nie mam w komputerze napędu DVD. A poza tym najprawdopodobniej nie znajduje się na niej aktualna wersja programu. Ze strony podanej na ekranie pobrałem najnowszą wersję oprogramowania. W pobranej paczce znajduje się sterownik, program do obsługi grawera, przykładowe obrazki do wypalania, jak i dwie instrukcje. Instalacja jest banalnie prosta, bo wystarczy odpalić instalator i postępować zgodnie z instrukcjami. Teraz po odpaleniu programu o nazwie NEJE komputer powinien połączyć się z urządzeniem. Nie będę szczegółowo opisywał obsługi tego programu, ponieważ nie jest on skomplikowany. Wystarczy przeciągnąć wybrany rysunek w okienko programu i wybrać jeden z dwóch trybów grawerowania. Tryb z prawej strony pozwala uzyskać odcienie szarości za pomocą zagęszczenia punktów, natomiast ten z lewej graweruje po prostu obraz czarno-biały. Następnie należy ustawić czas grawerowania. W moim przypadku do grawerowania na tekturze lub drewnie wystarczyło ustawić wartość 30, ale od tego zależy też m.in. głębokość graweru, dlatego dobrze jest popróbować różne ustawienia.
Po kliknięciu przycisku w prawym górnym rogu aplikacji obraz zostanie zapisany w pamięci urządzenia. Teraz wystarczy umieścić na stoliku materiał, w którym chcemy coś wypalić, a następnie patrząc przez okulary skupić na nim promień lasera za pomocą jego pierścienia. Po wciśnięciu przycisku Start maszyna najpierw zakreśli obszar, w którym znajdzie się obraz, a następnie zacznie grawerować. Urządzenie pracuje w miarę cicho, a wydaje przy tym typowe dla tego typu maszyn dźwięki. Pierwszy wydruk wyszedł całkiem nieźle, zresztą ocencie sami. Tak jak wspomniałem wcześniej, obraz jest zapisany w pamięci urządzenia, a do jego wypalenia nie jest potrzebny komputer. Wystarczy podpiąć kabel sygnałowy do drugiej ładowarki lub powerbanka i nacisnąć czerwony przycisk. Po jego pierwszym wciśnięciu maszyna będzie zakreślać obszar przewidziany na obraz. Wtedy, korzystając z panelu z tyłu urządzenia, możemy go przesuwać, co pozwala na jego dokładne ustawienie na obrabianym przedmiocie. Kolejne wciśnięcie przycisku rozpocznie grawerowanie. Wciskanie go podczas tego procesu pozwala na zatrzymywanie i wznawianie działania. Dodatkowo za pomocą przycisków Up i Down możemy na bieżąco kontrolować prędkość grawerowania, co jak widzicie wpływa na odcień obrazka. Można to też oczywiście robić za pomocą aplikacji. Następnie sprawdziłem, jak urządzenie poradzi sobie z drewnem. Niestety, jak widać, płytki, które były w zestawie, są zdecydowanie za małe, żeby zamocować je za pomocą gum. W takich przypadkach przydaje się dołączone do zestawu silikon. Jest on na tyle lepki, że bez problemu utrzymuje położone na nim przedmioty. Wyszło to naprawdę genialnie, choć wydaje mi się, że byłoby jeszcze lepiej, gdybym ustawił trochę krótszy czas grawerowania. Podczas kolejnej próby zwiększyłem trochę prędkość, tak aby obraz nie był za mocno przypalony. Oczywiście, jeśli ktoś chce głębszy, bardziej wyraźny obraz, to powinien zmniejszyć prędkość. Na kolejnej płytce sprawdziłem, jak urządzenie oddaje odcienie szarości i muszę Wam powiedzieć, że robi to naprawdę przyzwoicie, pomimo braku płynnej kontroli mocy lasera. Kolejna próba dotyczyła przeźroczystego materiału. Pisakiem dołączonym do zestawu ciężko było pokryć całą jego powierzchnię, ale mimo tego laser zostawił na nim wyraźny ślad. Sprawdziłem też, czy da się wycinać wzory w białej kartce. Początkowo nie wyszło mi to najlepiej, ponieważ zrobiłem za cienkie krawędzie na rysunku. Korzystając z zaawansowanego oprogramowania do projektowania, stworzyłem prosty rysunek, ale tym razem ustawiając trochę grubsze krawędzie. Dzięki temu maszyna nie miała żadnych problemów z wycięciem pożądanego kształtu. Podsumowując, produkt marki Neye bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, pomimo kilku minusów, o których wspomniałem wcześniej. Jego obsługa jest bardzo prosta, więc powinien sobie z nią poradzić każdy, nawet osoby, które nie miały wcześniej styczności z maszynami CNC. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą być trochę ograniczeni przez oprogramowanie, które nie pozwala wgrywać własnego G-kodu. Będę ten grawer jeszcze jakiś czas testował i zrobię także jego bezpośrednie porównanie z maszyną, którą sam zbudowałem. Na koniec planuję zrobić giveaway, żeby także ktoś z Was mógł się tym pobawić. To tyle w tym filmie, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie. Cześć!